Siema, siema, Biegunka Team. Co dzisiaj robimy? Oczywiście ładujemy witaminkę D3. Piękny dzień się zapowiada. Trzeba iść do lasu. Naładować się witaminą D3. I poddychać świeżym powietrzem. Biegunka Team. Moc. Aha. Ciapek. Uśmiech. Ciapek też ładuje witaminę D3. Hello. Już nad rzeką. Ładujemy witaminkę D3 i oddychamy świeżym powietrzem. Rzeczka. Taka rzeczka. Brawo ludzie, ciężko wziąć, wyrzucić do kosza, trzeba zostawić w lesie, tak, brawo ludzie. Gdzie są ludzie? Wiadomo. Trzy. Trzecia plaża. Trzecia plaża oświetlona.
taka rzeczka, taka plaża. Salta można walić. Tutaj tak jest strona. Ładujemy dalej. Robimy formę z czepkiem i ładujemy witaminę D3. Kurde, jakie zakręty tej rzeki. Tu. Niezłe. Tu już drzewo wpadnie zaraz do rzeki. Jest moc. Inna perspektywa. Jeszcze stąd spróbujemy uchwycić. Noc. Siema, siema. Tak się prezentuje leśno-rzeczny jeziorkowo-skwerowy spacerek w niedzielę. Bardzo ładny dzień. Nie sposób opisać korzyści, które płyną z takiego spaceru. Witaminka D3, leśne powietrze, można oddychać pełną piersią. Coś pięknego. Słońce. Słońce nam towarzyszy cały czas. O, dziś nie jest jakoś super ciepło, bo jest taki chłodny wiaterek. Ale się człowiek dobrze ubierze, to jest super. Czy pogoda w ogóle idealna do spacerów? W szczególności w lesie, właśnie nad jeziorkiem. No ale jeśli chodzić o, żeby popływać na przykład sobie w jeziorku, to wydaje mi się jeszcze trochę za chłodno. Czy na przykład w krótkich spodenkach sobie spacerować. Też jak dla mnie. Trochę za chłodno, ale tutaj patrzcie, jaka ładna ławeczka czeka na mnie. Pięknie. Można sobie usiąść. Tam druga. Jest. Ciepek też się zachwyca słońcem. Koki robi. Przepanka. Jest moc. Jest tutaj moc. Ciapek, jest moc? A tu drugie miejsce.
Łowisko licencyjne Leśny Dwór. Łowisko numer 230. Taka sytuacja. Tak, Ciepek? Zarobiście. Ciepek. Ptaszki śpiewają, a tu takie domki. Co tam w środku, zobaczmy. Czekajcie, czekaj, przejmę co w środku. Nic chyba nie widzicie. No teraz chyba widzicie. Jest mocno. No. Takie domki to. Rzeczką. Zabawka. Tam inne domki. A tu ścieżka. Opony. Dużo opon. Takie składowisko opon. A tu rzeczka. Takie miejsce odkryliśmy z siatkiem. Kiedyś to było zasłonięte i nie widzieliśmy, a teraz siatki nie ma. Siatka jest na ziemi. Dlatego możemy widzieć takie rzeczy tutaj. Przez siatkę też widać. No ta siatka by, no ale słabo. Taka sytuacja. A ten stop był. Coś było z tym słupem. Albo stawiany. Może jego nie było tu. Tu siatka otwarta. I taki podjazd zrobiony. Tam dalej się ciągną te słupy. My sobie pójdziemy tam. Tu inne supy. Taka sytuacja. W drogę. Chwilę dalej. Taki widok. W lesie, no. Takie są widoki w lesie.
McDonald's. Tam już daliśmy się znowu. Tutaj wieje strasznie w otwartym terenie. Pięknie, choć wieje. A tam rowerzyści w oddali. Brawo. Też ładują promienie D3. Promienie słońca, które robią D3. Hello, hello. Już prawie w Olkuszu. Idziemy na rynek w Olkuszu. A my coraz bliżej celu. Taka oto ścieżka jest w lesie. Jaka wycinka. Kto tu taką wycinkę zrobił? Kurde, nie da się iść. Cała ścieżka zawalona wycinką. Co tu się działo? Idziemy i idziemy. Kiedy dojdziemy? Wiadomo. No i jesteśmy, jeśli mnie pamięć nie myli, mniej więcej 2 km od stadionu. Jak się biegało, to chyba tu nawet dokładnie jest punkt oznaczający. Tu jest jeszcze 2 kilosy do stadionu w Olkuszu. Yeah! Także jest na pewno bliżej niż dalej. Arka. Nie wiadomo, gdzie jesteśmy. Nie wiadomo. Tu jakieś pustynne stepy. Tutaj też. Według się idzie. Tu chyba będzie ten punkt 2 km dopiero. Ja już się gubię. Dawno tu nie byłem.
Że nie ma lekko. Chyba tam to nie był jednak punkt 2 km od stadionu. No ale nic, nie poddajemy się. Idziemy dalej. Co chwila zmiana nawierzchni. Ale słońce nie zmieni nam dopisuje dzisiaj. Jest moc. Ciepejk! Taka trasa droga. Takie otoczenie. I sobie idziemy. Słońce nas rozpieszcza. Te kamyczki wyglądają mi podejrzanie. Może to jest właśnie ten punkt. Nie wiem, czy to nie jest właśnie ten punkt 2 km od stadionu. Ciapek, to są te punkty 2 km od stadionu? Tak, to jest chyba to. Yeah! Znowu chyba była fałszywa informacja z tym punktem. No ale teraz mam taką dróżkę. Taką dróżkę. Chodźmy. Taką dróżkę mamy. Gdzie ona nas doprowadzi? No i stało się. Poszliśmy do Olkusza. O kurde. Masakra. Co tutaj jest? Co się działo w ogóle? Nie, tu widać już. Tu widać Olkusz. Jest Olkusz tutaj. Nawet wieżę kościelną widać. Czekajcie, zbliżę wam. Takie coś. Chcemy się przedostać na drugą stronę. I udało nam się znaleźć taki kamyczek elegancki. I wyszliśmy z tego suchą stopą w Olkuszu. Masakra. Sami zobaczcie. Masakra. Masakra. A tu takie coś widzimy. No i tu wiadomo co. Brawo ludzie. Masakra. Masakra. A tam już przejazd w Olkuszu. A tu starostwo w Olkuszu.
ty ciapek, Walkoszu. Tu wiadukt, Walkoszu. Jest. Prawie osiągnęliśmy cel. Przed nami ryneczek, Walkoszu. No i jest. Poszliśmy sobie z Bukowy na dół, kusza na rynek. Oh yeah. Jeszcze parę kroków. Emocje, emocje czynkają zenitu. Dojdziemy czy nie? Uda nam się osiągnąć nasz cel? Czy jest to raczej wątpliwe? Chyba się uda. Chyba osiągniemy cel. Jest! Jesteśmy! Jesteśmy, Walkoszu, na rynku. Nikogo nie ma. Gdzie są ludzie? Co się dzieje? O ja. Nie wiadomo, co się dzieje. Ale my jesteśmy. Gołębia. Kościół. No cóż, nie wiadomo, gdzie są ludzie. Bardzo mało aut. Ale idziemy zobaczyć, czy chociaż jeżdżą autobusy. Ciekawy jestem. Okay. Jest autobus. No, ale i tak już pojechał. Będzie jakiś autobus, czy nie będzie? Przystanek. Nie jest łatwo podróżować. Pozawieszana. Nie jeżdżą. Jakieś ograniczenia.
Nie wiem, czy nie szybciej będzie iść na nogę. O, jakiś jedzie. Autopolku szybko. Najbliższy autobus mam za 2 godziny. Więc najprawdopodobniejszą opcją będzie wrócenie na nogę chyba. Wydaje mi się, że szybciej wrócimy na nogę. Mamy czekać 2 godziny na autobus. I tak nie wiadomo, czy przyjedzie, czy nie przyjedzie. Także wyruszamy chyba w drogę. Nie ma co tracić czasu. Ciapek. O kurczę. Ryneczyk. Ostatni rzut oka. Kurde, coś do picia by się kupiło. Ciekawe, gdzie jest coś otwarte. Tu jest też rzecz. Otwarte. Co jak co? Ale lot otwarty. Hazard musi być. Na basen nie można. Ostatni rzut oka. Na prawie pusty rynek. Jakieś duszyczki się przewijają. Ale na pewno jest najwięcej gołębi. Auto jedzie pod autem, to. Jest moc. Jest tutaj moc. Ciapek, jest moc?